Witamy Państwa serdecznie na następnym spotkaniu z naszym przyjacielem Sławkiem Salerkiem na temat naszych probiominerałów, czyli słynnego już na całą Polskę, nie tylko PBM-u. Sławku, powiedz nam, jakie działanie ma i jak reaguje nasz probiominerał na żywność, która jest zakupiona, żywność przetworzoną, która jest kupowana w naszych sklepach detalicznych, supermarketach i innych miejscach sprzedaży. Rozmawiając z wieloma osobami, mówię, musicie stosować probiominerał, bo nie macie możliwości nabyć w 100% zdrowej żywności. Ja też nie mam możliwości, dlatego stosuję PBM w charakterze antidotu, ponieważ nasza żywność jest skażona pestycydami, toksynami, konserwantami i wieloma substancjami niepożądanymi, w związku z tym obciążenie organizmu praktycznie przekracza wszelkie normy. I zaczynają się, powiedzmy, problemy. I teraz, co możemy zrobić dla nas? Ponieważ probiominerał działa dobroczynnie, sprawdzony w wielu kierunkach, że potrafi spowodować w organizmie detoks, czyli wyeliminować toksyny, wyprzeć florę chorobotwórczą, które odżywiają się tymi toksynami. Bo proszę Państwa, tu jest taka korelacja. Jeżeli my wprowadzamy żywność ze sklepu, to my nie odżywiamy siebie, tylko my odżywiamy florę chorobotwórczą. Dlaczego? Bo tam jest mnóstwo toksyn, a toksynami żywią się grzyby i wirusy, bakterie patogeniczne. I w związku z tym musi być, że tak powiem, jakaś bariera, jakiś opór. Ten opór stanowi probiominerał. Co to znaczy? Jeżeli wprowadzimy probiominerał do naszego organizmu, wówczas rozwiną się probiotyki, które wyeliminują nam toksyny, a sama formuła jeszcze wystąpi w charakterze, powiedzmy, tej formy odżywczej, bo nie akcentowałem tego do tej pory, ale te ponad 70 minerałów, które występuje, stanowi tą pełną formę, jest znakomitą formą odżywczą wysoko zjonizowaną o cechach anabolicznych dla naszego organizmu. W związku z tym zarówno jest to wzbogacenie całej formy odżywiania, jak również i wyeliminowanie tych toksyn. Czyli jedząc żywność ze sklepu, podnosimy sobie wchłanianie, a forma probiotyczna zaopiekuje się toksynami i substancjami niepożądanymi. Trudno powiedzieć, czy w 100%, bo żywność jest coraz bardziej skażona, natomiast na pewno w znacznym stopniu minimalizujemy to. Dam Państwu przykład z własnego doświadczenia. Byliśmy na bardzo dużym wydarzeniu pszczelarskim, tak zwanym Bartniku Sądeckim u pana Janusza Kasztelewicza. Kupiłem pyszne pierogi z gęsiny. Zjadła żona, zjadłem ja. Pierogi były skażone. Żona chorowała tydzień czasu, a ja, ponieważ piłem wodę z probiominerałem, tak dość sporą ilością, bo to była łyżka na 1,5 litra, wypiłem tego w ciągu dnia 3 litry, to moje komplikacje żołądkowe były gdzieś około 6-7 godzin. Coś mi burczało w żołądku, ale jechałem samochodem, pokonałem 400 km prawie i nie czułem spadku energii. Natomiast moja żona, która tego nie piła, chorowała przez prawie tydzień. Więc daję od razu porównanie, prawda? Co to znaczy wprowadzić antidotum? Wprowadzić takiego sojusznika, który pomoże nam zwalczyć te problemy dnia codziennego i jednocześnie skażenia. Czyli podawanie sobie, czy bliskim w rodzinie, probiotyków, tak jak mówiliśmy, w tej porannych czynnościach naszych, czyli trzy w jednym, jak to mówiliśmy, tak? Tak. Czyli ta jedna szklaneczka w tych trzech naszego probiominerału wystarczy na zabezpieczenie na cały dzień? Czy raczej przed każdym posiłkiem wypadałoby trochę probiotyków prowadzić? Moja opinia jest taka. Wynika jeden wniosek. Pijemy rano przynajmniej 1,5 łyżeczki w dwóch szklankach wody. W ciągu dnia powinniśmy wypić przynajmniej łyżeczkę z dzienną porcją wody, w której jeszcze ulokujemy koreliki, o których za chwilę zaczniemy mówić. I na wieczór, to też zwraca profesor Batieczko, na wieczór powinniśmy wypić szklankę lub dwie szklanki wody. Niech tam też znajdzie się niewielka ilość choćby pół łyżeczki. Bo bardzo dobrze jest, jeżeli w pęcherzu mamy budzik. To jest takie specyficzne określenie, ale jeżeli pęcherz nas budzi, a nie budzik, to znaczy, że przez całą noc woda razem z probiominerałem wykonała bardzo dobrą robotę dla naszego organizmu. Co to znaczy? To znaczy, że oczyściła nasz organizm.
i przygotowała go do dnia następnego. Jeżeli wejdziemy w taki rytm, to sami Państwo ocenicie, że jest to właściwy kierunek. A teraz powiedzmy sobie jeszcze na koniec dzisiejszego spotkania. Dużo się mówi, że nasza woda jest brudna, że nasza woda jest skażona, że nawet w źródłach, gdziekolwiek, nawet na polach różnych, ta woda już nie jest tą wodą sprzed 100, czy nawet 200, czy więcej lat. Czyli potocznie, co pijemy? Brudną wodę. Jaka tu jest rola naszego probiominerału i w jakiej formie, co wspomniałeś już o koralikach, chcę przywołać, jak to stosować? Żeby poprawić wodę, nazwać, że nie pijemy brudnej wody, a pijemy w miarę czystą wodę. Starajmy się po pierwsze pozyskiwać wodę z pewnych źródeł. Mi udaje się pozyskać wodę ze studni artezyjskiej, zlokalizowanej pod Lublinem, źródło oznaczone chemicznie, pół Lublina zaopatruje się tam wodę do picia. Ale pamiętajmy, woda przechodzi przez kolejne pokłady i zbliżając się do naszej powierzchni wypłukuje zarówno antybiotyki, jak i pestycydy, jak również i mnóstwo innych toksyn. W związku z tym ona posiada pewien skład niepożądany substancji, które my i tak skonsumujemy. Filtry miejskie nie oczyszczają jej w takim stopniu, ponieważ filtry w stacji uzdatniania robią to, co robią, ale ona potem przepływa przez rury wiele kilometrów, gdzie ulega degradacji. Druga sprawa, my nie mówimy w ogóle o cechach informacyjnych wody. My nie mówimy o jej degradacji poprzez wybuchy jądrowe, poprzez to, że w sąsiedztwie naszym jest mnóstwo odwiertów, zarówno w kierunku pozyskania gazu ziemnego, jak i ropy naftowej. I te pokłady wody są skażone bentonitem i nie tylko. Odwierty gazłupkowe niszczą wodę totalnie. W związku z tym mamy do czynienia autentycznie z wodą skażoną. I teraz co możemy zrobić? Tak jak mówiliśmy wcześniej, probiominerał zaopiekuje się toksynami zdecydowanie i je wyeliminuje. Ale teraz chwilę zatrzymajmy się nad cechami informacyjnymi wody. Woda z kranu, tak jak ja ją określam, to jest szkielet ludzki. I teraz ten szkielet powinniśmy uzbroić w odpowiednie wartości, czyli w mięśnie, w ścięgna, to jest ta energia. Ale również i w sferę duchową, czyli mózg i głowa. Przykładowo, co to jest sfera duchowa? Pijąc wodę, powiedzmy przed wypiciem łyka wody, miłość i wdzięczność. To już jest bardzo dobre uzbrojenie wody w cechy informacyjne, bo ta woda już ma powiedzmy tą duchowość w sobie, która dla nas jest bardzo ważna. Teraz potwierdzę Państwu to, co mówią starzy Polacy, czy powiedzmy ci, którzy o wodzie wiedzieli od lat bardzo wiele. Jeżeli gotujesz posiłek i przeklinasz, złościsz się, to gotujesz truciznę. W związku z tym nasze obcowanie z wodą jest bardzo ważne, bo my wpływamy zarówno na wodę zewnętrzną, jak i na wodę ustrojową. W związku z tym wyhamujmy swoje emocje, bo to wpływa również bardzo źle na nasz organizm. Teraz co może zrobić dla nas ceramika probiotyczna? Ceramika probiotyczna powstała w Polsce. Zrobiłem ją ja po raz pierwszy rok temu i w tej chwili zajmuję się powiedzmy tą formą już systemie ciągłym, ale chcę powiedzieć tak. Wodę musimy uzbroić w kilka najważniejszych cech. Po pierwsze, żeby woda miała cechy żywe, musi mieć wysoki redoks, musi mieć wysoką energię, musi mieć silną informację probiotyczną i to, co jeszcze w koralikach odkrył Igor Jelkin, ma informację cyrkonu, czyli pochłania promieniowanie. Co nam daje redoks? Redoks na poziomie minus 250 powoduje, że woda staje się, zyskuje cechy bakteriobójcze. Woda, powiedziałbym, niweluje albo minimalizuje działanie wolnych rodników, co jest dla nas też bardzo ważne. Wysoka energia jest pożywką dla mitochondriów, to jest bardzo ważne i dla nas. I powiem tutaj jeszcze taką jedną ciekawą rzecz. W bezpośredniej rozmowie z profesorem Batieczko zapytałem go, czy potwierdza pan to, co pan powiedział na wykładzie, że 50% energii otrzymujemy z kosmosu, 30% z wody, a 20% z jedzenia. On mówił tak, tylko niech pan nie wierzy w te 20% w jedzeniu, bo jedzenie jest złe. To, co mówiliśmy wcześniej, prawda? Więc wodę możemy awansować w to miejsce, myślę, że nawet do 50%, jeżeli wodę uzbroimy, odpowiednio przygotowane środowisko wodne,
ulokowane w tym ceramika, a więc woda wysokoenergetyczna o wysokim redoksie, silnej informacji probiotycznej, jeszcze zostanie wzbogacona o probiominerał, tworzy odżywczą i bardzo wartościową kompozycję, która jest dla nas niezwykle pożądana. I w tym kierunku idźmy. Czyli to, co ma zrobić, to zrobi nam co? Nasz koralik. Nasz koralik. Tak. Jeden czyli... koralik na pół litra wody, czyli do czajnika 3 koraliki, do butelki codziennego picia, w zależności od pojemności 2-3 koraliki, do tego łyżeczka probi minerału do butelki i mamy naprawdę nektar odżywczy, prawda, i detoks sekracyjny. Detoks musimy robić codziennie, odżywiać się musimy codziennie, prawda, więc twórzmy te kompozycje tak, żeby nas faktycznie oczyszczały i odżywiały, prawda, a nie zatruwały, bo energia jest nam cały czas potrzebna. Czyli nawet jak polecamy wszyscy, żebyśmy pili naturalną, żywą wodę, to co znaczy się nawet nie tylko w czajniku, żeby było ten jeden koralik na pół litra wody, ale nawet w tej wodzie wolno stojącej w karafkach czy w jakiejś tak innej szklany, w dzbanku na dnie niech leży tych kilka koralików i niech to będzie do naszego codziennego picia. To już też jest dostarczanie probiominerału do naszego organizmu. Oczywiście. To jest też dostarczanie, ale jeżeli mamy taką możliwość, a mamy w domu czworonoga, to pamiętajmy, że one również na tym znakomicie skorzystają, bo robiliśmy wiele prób na koniach, na kotach, psach i rzeczywiście tak jak powiedzmy wpływa na poprawę kondycji probiominerał, to jest to zauważalne. Czyli... i jest to chwalone przez wielu posiadaczy takich czworonogów. Czyli wszystkie żywe organizmy tak potrzebują probiominerału. Bo probiominerał działa, powiedziałbym, dobroczynnie na organizm gospodarza. I teraz tym gospodarzem możemy być my, mogą być pszczoły, którym poświęcam też wiele uwagi, bo uważam, że są najważniejsze po nas. Czworonogom, które są również blisko nas, ale również i glebie. Bo w Instytucie Biotechnologii produkt jest badany pod kątem zaprawy probiotycznej do nasion, zaprawy probiotycznej do sadzonek i cebulek. I daje to zupełnie inny efekt wartościowej, nowej żywności, która ma niezwykle wysokie cechy. Sprawdziliśmy to. W związku z tym jest, pomyślmy o tym, że możemy to zastosować do własnego ogródka, ale również w domu i dla siebie. Czyli w następnym naszym spotkaniu omówimy sobie zagadnienie, jak zastosować na słynny już probiominerał w ogródkach, czy już zimą można sobie ziemię przygotować, czy na wiosnę. Czy raczej na wiosnę. Raczej na wiosnę. Omówimy sobie, co zrobić, żeby nie tylko nasza woda, o której żeśmy sobie już przed chwilą powiedzieli, ale jeszcze ta marchewka, która w ogródku wyrośnie, żeby była piękna, ładna i szczególnie co? Zdrowa. Tak? Tak. Także proszę Państwa, zapraszamy do naszego sklepiku zioladlabenka.pl i nabywać, bo naprawdę jest to wielkie, wielkie dobrodziejstwo. Dziękuję. Dziękujemy za spotkanie. Do następnego wejścia.